Cześć, witajcie, z tej strony Farmstone. Dzisiaj razem ze mną po mojej prawicy jest Rolniczek. Cześć, cześć, witajcie. Dzisiaj, jak widzicie, jedziemy sobie taką fajną asfaltową dróżką, przyjemną. Troszkę zakręty są, ale ładna, równa, nie? Nie taka dziurawa jak u nas niektóre. I jedziemy sobie tak oglądać coś, pewien sprzęt, większy sprzęt. Wiele osób to już pisało, proponowało, że no, pasowało, żebyśmy to wymienili w końcu, bo to co mamy to szok. I gospodarz miał gdzieś wyjść nam za bramę tutaj, gdzieś, bo tu pogadał GPS. Także... O ty, tam ktoś wychodzi, tam ktoś biegnie, wyskakuje. Czekaj. O, jest, tu ktoś jest. Tam ktoś jest, ale o Jezu, jakie gospodarstwo. No kurde, zadbany jak... Czekaj, żebym ty człowieka patrz, nie przyjechał. Sztajer jak sąsiada, nie, trochę inny. Ale bardzo podobny, no. Jest. No. Kurca, fuks. Dobra, tu zaparkujemy. Kostka, popatrz. Dzień dobry. Dobry. Witamy. Kłania się, biedny, majątny. My przyjechaliśmy po tego klasa New Hollanda oglądać. A, to czeka? Widzi klasa w tym garażu. Widzę klasa, no przepraszam, po prostu, no widzę to. Poczenie takie do firmy. Zapraszam. Kurde, patrz, Łukasz, jak tutaj wyjdzie. Ale ty tu odjebane jest konkretnie. Basen mój jebany. To otworzymy, chyba tu był. O. Kurde, piękny właśnie. No, ładny, widzi mi się. Ile macie pola do uprawiania? No na razie to tak 60, 60-70 hektarów tak. Swojego, no i resztę usługi jakieś tam sąsiadowi. Tak. Na razie takie coś, więc to tak znowu jeszcze rocznie może ze 120 skosi w tym roku. Tak. Jakbyśmy kupili jakiego kombajn, to tak 120 skosi. Tak, to ten może nie będzie jakoś przesilony, ale... No ale... to jest fajny kombajn taki. No właśnie, bo obserwowaliśmy i no podoba nam się, bo on jest zgrabny, nie? Bardzo zgrabny, nie? Taki mały kombajnek. 5,5 metra header, tak? 5,9. Aha, teraz. No kurde, popatrz, Łukasz, ładny, nie? 5,5, tak. Zadbany, bardzo. No. To ja bym w ogóle nie pracował. Znaczy, coś dba się cały czas. Zmyty przez dniwami cały czas. No widać właśnie. Ile przerobiony ma sezonów? Przerobiony 3 sezony jest. 3 sezony. No, tylko dochodzi hektarów coraz więcej, no i stoi coś większego. I to, no to już zaraz tam pooglądamy sobie, ale to tak ten na razie. Na razie bardziej się interesujemy tym, co mamy. Ma 250 koni, podejrzewam. Mhm. A jakie tu ma silniki montowane? Ja to jest... nawet teraz... Eko plus jakiś... Nie wiem, co ale ma. Ale silnik? Nie wiem, tak... Iveco chyba New Hollandy Iveco mają? Iveco montują New Hollandy z tego miała. Iveco, no nie wiem, a to tam. Zawsze serwis przy tym robi to. Tak. Ale podoba mi się ten kombajn, no. To jest dużo lepsze niż nas Bizon, no. Bo, znaczy, no jest strasznie wygodne, komfortowe. No możecie sobie wsiąść, zobaczyć. Właśnie, coś. Można. Łukasz, siadaj. Siedź tam, ja potem wejdę. Joy, wszystko na tym. Hydrotroniku to. Kurde, no widać, że tu trzeba było troszkę książkę i się zapoznać. Siądź się, Łukasz. Instrukcja. Wow. No ładnie tu, nie? Ty, no kozacko. Kurde. To już taka wajcha, kurde, no, chłopie, to ty jest normalnie bym... Stopniowym. Zarąbiście, tu normalnie zbiornik, fajnie widać, klimatyzacja, radio. Jaki sprzęt, ty. No, porównując do naszego bizonka. Tak, włączasz tempomat, nogi se kładziesz na szybę i se jedź. Takiego szukamy, Łukasz. Elegancki. No kurde. Piękny. Mógłby pan może wyjechać, zapalić, zobaczylibyśmy jak to chodzi. Kurde. A patrz to latało. Nikt to ma FPT S607. Mhm. Teraz tak, więc... Dość praktyczny. Ładnie chodzi, nie? Ładnie. Jak nie ma.
Plus tego plus tego, że on jest taki zgrabny, się wydaje. Nie jest jakiś taki wielki, gabarytowo jest taki. No bo pan tam Tucano, tak. Tucano chyba kupił, nie? Zamiast tak, tak. No ale to już jest duży sprzęt. Znaczy no. Tucano ma w klasę mam bardzo finansowanie maszyn dla rolników, więc. No, bo Tucano tam pan ma i on już jest taki, no, mniej zgrabny jak na nasze pola, bo potrzebujemy takiego czegoś dosyć zwrotnego. No to myślę, że 4 klawisze tam spokojnie. No. Wszystko tutaj, no, no te roztrząsacze, słomy, to wszystko to ma, nie? Tak, tak, to jest full takiego. No, też klimatyzacje automatyczne. No to wszystko, to obowiązkowo. No, no to, no, no bomba kombajn, bomba. Tu macie kosę, jak chcecie. Dobrze, że gaśnica tu tak. Się zapalił w zimie, to, w zimie, w lecie, w śniegu. Chodźmy Łukasz Kostę oglądać. No to jakby się zapalił, to raczej bym tego nie gaśnił. Widzę, że pan już źle nastawia na tego kombajnu. Nie, 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 nie. Lepsze pieniądze idzie dostać. O kurka, ładne. To no, ja to kosa ładna, nie malowana? Nie malowana. Mówię, że jak nie zdarte gardziele, że jest z kombajnu. Użytku 100%. No, 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 super właśnie, tutaj widzimy, że naprawdę... Kurde. Albo no, tak dbany, albo tak Łukasz pomalowany, nie? Zaparkowane na styk, tak widzę. Dobrazło pod... Ale no, było, nie? Właśnie, albo zadbane, albo te wmalowane, zaraz tu miernik przyniesiemy i sprawdzimy, nie no, żartuję, się nie boi, bo nie mamy. A, całe szczęście użyło. To już troszkę Łukasz daje nam do myślenia. A co do tego? A ja by tą kosę podpiąć, tą 7 metrów. A, można spróbować. A gdzie byś ty się tym zmieścił? Jest ciężko. Logicznie, Łukasz. W naszej Polsce jest ciężko. No u nas jeszcze w naszym terenie to tym bardziej, bo tu upada takie trochę więcej miejsca. Nawet się szczerze zastanawialiśmy troszkę nad kombajnem tym i samą poziomu, no jak on się ukazuje nazywają. Że on ma jakoś tak. Te takie te wysokogórskie, co one no, wie, te co im pipę dźwiga i w ogóle. Poziomuje się, no. Znaczy poziomuje się header w nich Holandii. Tak, no, no właśnie poobliczaliśmy sobie wiele tych i... A to chyba nie macie takiej góry, żeby aż tak górnie co to robić. Znaczy się, niektóre pola... Są takie, co możesz zacząć ściągać, zacząć ten, ale sądzimy, że jak popatrzyliśmy na ceny tych samopoziomujących się, całych kombajnów, to... Jak stwierdziliśmy, że albo kośmy bizonem do już całe życie, albo kupujemy taki niepoziom. Tak. W sumie to tak. Kwota jest naprawdę kolosalna, 2 razy droższe potrafią być. No ale co do kombajnu? Sieczkarnia to też ma z tyłu, także fajnie sieczkę mnie bierze. Tak, ma potem. Jak panu, w ogóle tutaj omoc Boża i... Jak się ustawi, to kosi, nie? No, nie wiem. Ale tak szczerze, tak, no bo pan ma tutaj... Jest czyste, w rzepaku są jakieś te niedobitki tak zwane. Czyli jest tam, zdarzają się w rzepaku czy coś. No ale to rzepak, to zawsze coś, to małe, to trzeba wszystko mieć. A pan już kosił tutaj tym Tucano, czy nie? Tak. I jak porównanie właśnie, no tak szczerze, bo... Tucano dopiero jaćmy tyle, co wykosiliśmy. I czekamy, bo to wie pan, wiecie jak to jest, nie? Tak. Nie, bo, no bo pytamy tak z ciekawości, bo... wie pan, czy... Bo za klasem, nie powiemy, też się troszkę obzieraliśmy. No tak, no mamy też ciągnik klasa, więc chcieliśmy tak. Znaczy oglądaliście może, nie wiem, 300 chyba, czy 320? 320, mamy, może gdzieś tam, na razie coś tam może, ale no nie ma. To jest gabarytowo podobna. No identyczna bym powiedział nawet, nie? I dlatego pytamy, czy jak tutaj, no bo widzimy pan ma tutaj Tucano, nie? Jak tak, ten... no to jest większy model. Większy model, ale no też można troszkę porównać, nie? Klasy. Znaczy nie mi powiedzieli. Klas kontra New Holland. Nie bądź kutasem, zbieraj z Boże klasę. I musiałem to kupić. No tak. Ale ja i tak widzę, że New Holanda, prasę tam z tyłu. Tak. Także... Bo to ten. Poszło za jednym, no. Nie? Sąsiad musiał widzieć mi. Musiałem tak zrobić. Czekaj, Łukasz, ja sobie jeszcze siądę, zobaczę.
Siadnie. Tutaj. I co do, nie wiem, można powiedzieć, ma przybiornik pędzi 500, 900 tysięcy litrów. 5900 litrów. Elegancko, no to już jest fajne. No, no fajny kombajnik. Bardzo... No tak, no co do, tutaj to między tym a Bizonem to dla nas już taka przeskocznia jak dla pana chyba z tego do klasa pewnie. No tak, jest taka podobna. No. Ale... na Bizonie tylko z Daszkiem, kuźwa, cały człowiek dojebany, no żniwa, no bardziej on, bo ja tak nie, ja bardziej woziłem się traktorem, odwoziłem, nie? No to ja taki... pan ustawi. No dokładnie, no, trzeba z tego młodszego wychować, no. Tak. Czy to jest Bizon, nie? Nie Holand, co? Tak jakby no tak, no niby tak, no bo w Płocku składali potem, no bo New Holland wykupił. Ale mówią. No tak. Sprzedali. Powstało New Holland. No. Jakby sprzedali jakieś... Może byśmy się powiem. Przejechali gdzieś dalej, skrzynię zobaczyli, jak to ten, co? To zapraszam. No. To niech pan je. To ja też zasiadnę. Siadaj. O. Może my nie odjedziemy? Czekaj, zapalimy koguty. Nie. Kurka, tutaj wiemy przynajmniej, jak się koguty. No, joystick jest bardzo intuicyjny, bo widzicie po... Tylko bardzo... uważaj na ten daj, żebyś nie zawalił. No. Dawaj. A nie, na spokojnie. Czekaj, tylko... Ale cofnij, no. No, bo... Kurka, ale no, mega mi się podoba ten joystick, nie? Że, no. Że bez żadnych bigów, nic, tylko sobie wybierasz przód, tył. No elegancki. No wiesz, już jest z naszego Bizona naprawdę na taki kombajn się przesiadnąć, to no, jest to, duża przesiadka. No to jest ogrom. No. Żeby mi tyłem, czekaj, bo to auto zasiedzie. Teraz sobie przejedzie. Czy oni go do przodu? A dobra, wyszedł. Kurde, duże to jest. Bo to tak wiesz, no ja no Bizonem to jak się zawsze na drodze ustawiałem, to tak no i tak byłem no. Troszkę większy, no ale nie aż tak, sakramentka. Tu wąskie drogi bardzo mają. No, uważaj, bo tu jakaś wysepka na środku. No chyba zawadzimy troszkę. O. Nie, a przeszło, a tak. No tak, troszkę. Dobra, uciekaj do domu. Dobra, 23 na godzinę idzie, ciszy. No nic nie hałasuje skrzynia, nic nie. Nie, no moi, no kurde. Kurde, no nowy kombajn, no nie ma co. Zadziwiałem no, trochę ten pan sprzedawca, taki zabawny, aczkolwiek. No nowy kombajn prawie, że nie ma co tutaj, wiesz. No tak, no. Ale jednak kupił klasa, sprzedaje tego, no. No to też prawda. To też prawda, czemu sprzedaje. No, może, no ale wiesz, no kupił, gdyby kupił takiej samej wielkości klasa w miarę, to by było nie do wyjaśnienia, ale klas dużo większy jest, no to może faktycznie potrzebuje. No, widzisz, jakie tam ciągniki ma, no to ta skrzynia mnie tutaj bardzo, bardzo się podoba. Trzeba te przetestować, bo jak się stupcy ta skrzynia, to jest już, no ale to nie ma co się pchać w te naprawy, bo to... Nie, do fady to ino wziąć, wyjebać. Tak. Dobra, stoi. Auto było zamknięte, żeby nie ukradł tam czy... Co on był od nas mógł chcieć? No ja nie wiem, no chłopie. Tam wkrętarka Stanleya była w środku. Zgaśmy jej. No, skrzynia nic nie hałasuje. Ładnie idzie. Rozpędza się do 23 na godzinę, także nie ma źle. Elegancki, no. No kombajnik to fajny, naprawdę. Fajny. Ja nie mam nic do zastrzeżenia, jak do pracy czy coś, do wygody portu. No fotel jest, widać, że pneumat, to tak się siądzie, to od razu się super tak ugina, że widać, tak jak mówię, wystawione jest dlatego, po prostu trzeba się rozwijać, nie? No oczywiście, nie? Cena też rozwijająca. No, byłoby tak, to tak. Możliwe jakoś, żeby pan to dał do dealera w rozliczeniu, czy jakoś ten? Coś można się do mnie pogadać, że jakoś to oddam dealerowi. No tak, w taki sposób, nie? Bo no nie, powiem panu szczerze, gotówki w życiu nie mamy takiej przy sobie. No nie, no gotówki nie mamy. No. A nie mamy takich pieniędzy, żeby w to zainwestować teraz. Musimy to jakoś rozłożyć albo na finansowanie dłuższe, albo leasing. Kredyt, coś w tym stylu, więc... Znaczy no... Tu ja mogę dogadać jakoś z dealerem, bo gospodarstwo jest jakieś takie, to dealerzy coś są rosy. Tak, no właśnie, żeby to właśnie my... Tak jakbyśmy go kupili od dealera bardziej niż od pana, nie? Bo... To macie coś od New Holanda? Starego New Holanda. Ale to stary, to jest poniżej 2000 roku, także... A, to ładne. Tak. No tak, nie będziemy mieć rabatów średnio chyba. Znaczy nie, rabat, jakoś się dogadać.
pokojowo, nie? No, tak, tak. No, no wie pan, no mówię, tutaj taka opcja właśnie w tym rozliczeniu zostaje, żeby jakoś to tak, bo no, no nie mamy szans tego kupić za gotówkę. No tak. Teraz tak, mówimy panu, jest. Że no, no pan chyba sam rozumie, jak rozwijał gospodarkę. Tak. To nie ma szans tutaj kupić, bo to są kolosalne przeskoki pomiędzy bizonem, który kosztuje 30 tysięcy, a takim kombajnem, który kosztuje 400, pół miliona, czy więcej nawet, nie? Nie będę mówić widzom cen, bo zaś później będzie asko na to pieniędzy wzięli, co no tak, ten. Tak. Po, nie, tutaj może na wizji nie mówmy ceny, ale no, są to bardzo duże pieniądze, ale no porównanie, ile obmłocimy bizonem, ile takim czymś, no to też jest i komfort gigant. Pracy. Komfort pracy, kręgosłup, zdrowie kabinę? Całe. Nie? Nie. Daszek. No Daszek mamy. Klima. Macie rzepaki po nocach. No. Panice. Cało. 24 można. Chodź, się da. Tu jest szał. No. I też fajnie, bo no tylko przystawkę do kukurydzy pasowałoby dokupić, bo też są chętni na usługi. Także no, no, no. Tu można by było myśleć rozwojowo bardzo nad takim kombajnem. No tylko kwestia ceny i tego, jakby pan tutaj się zapatrzył na to rozliczenie. Tego, żeby... My się dogadamy, jak będzie, wiecie. Ja, będziecie już pewni, że no, no my na razie tyle podziękujemy, no tak bardzo aż dokładnie go nie będziemy... No przyjechaliśmy tak z wierzchu popatrzeć, no bo niedaleko w sumie mamy, no, bo to... Jest. Bo to mamy chwilę wolnego, to akurat możemy wstąpić, nie? Tak z wierzchu chcieliśmy na niego popatrzeć, czy to... to właśnie. Bardzo fajny, bo to... Co tam w Łukaszku wypatrzyłem? Ładne, ładne. 870 C-Matic. Kurka, no to... Nówka prawie, od wiosny. To pan... Widzę polski półgagr, masz. Dziś masz, jutro nie masz. Dość, że go jeszcze nie rozerwał. Pooraliśmy pod kukurydzą, ale to chodziło. A, no to dobrze. Kurka, ale to ma balony, kurka. Jać, ale... Nie, dobra, Łukasz, nie patrz, bo się tak rozmarzymy, że po prostu to szok będzie. Jakie wyposażenie w środku. No. Znaczy, na fullu jest. No to jest. Widać, że... Dobra, jedźmy, bo ja... No, brał pan wszystko, pewnie klasa, nie? Kombajn i ciągnik, nie? Tak, tylko klasę dostałem wcześniej, bo potrzebowałem jakiejś gumną maszynę. Sztajer to już tak nie za bardzo. No ta beczka przy tym sztajerze tak trochę duża wygląda. Duża jest. Pozdycha no. Trochę, nie? A co on taki ma małe koło? Z tyłu. Nie, to jeszcze jak pieniędzy nie było. Takie oszczędności. 60 z tyłu w dzień i założyli. Ja cię kręcę, co to jest tak? Aby było. 38 niby, ale tu profil tak. Jest. No, to były cięcia w budżetu. Wy to tak widzicie, ja się przyzwyczaiłem. No, bo tak duża, jest. Duża luka jest. Bo my akurat klasa to wzięliśmy na dużych laczkach, nie? I macie klasa, no. Tak? Tak, tak, Ariona zakupiliśmy. Arion 610, bardzo fajnie. Tak. A, no miód malina, no normalnie tak, tutaj no. Na wiosnę pracował teraz dużo. No na razie tak nie mamy aż takiego, żeby tam powiedzieć, bo pół sezonu go mamy dopiero, to tak nie ma co za bardzo, bo w zimie go dopiero dostaliśmy, także... Ja to prawie jak tam, świeże posiadacze klasy. Tak, tak, na razie testujemy marki, także... No nic, kombajn super, podoba nam się. Będziemy się dzwaniać co do tego właśnie, żeby pan to z dealerem się umówił, czy byłaby szansa jakaś na takie finansowanie, jakieś inne, czy coś w tym stylu. My na razie panu dziękujemy, no bo co tutaj, no przecież nie kupimy no, za nic. No właśnie. Łukasz tam może 20 zł w portfelu ma. Chyba, że za 20 ziko pan... Tak. To będzie jak to będzie taka zaliczka. Taka zaliczkę mamy. No, to nic, dziękujemy także, no. To do widzenia. Dzięki. Na razie, cześć. Chodź, Łukasz. Udanych planów. Dziękujemy. A dziękujemy na może z tym kombajnem, zobaczymy. Oby. Kurka, Łukasz, no. No jest sprzęt fajny. Kiedy my się wypłacimy za takie coś? Wiesz, ja już na ten temat nie chcę nic mówić. Kiedy my to spłacimy, to nie wiem. No widzicie, widzowie, no kurde, kombajn nam się spodobał, super. Mi nie, osobiście no, bardzo. Kombajn, naprawdę, luks, mi też się bardzo podoba i no. Zgrabny. No ta cena. Ta cena, nie? No, powiemy wam tyle, że w porównaniu do tego, co mieliśmy
patrzyliśmy na ciągniki, to cena kombajnów to jest naprawdę kosmos, ogromny. No. To jest przepaść. Ale no nie damy rady, albo byśmy musieli Adiego, co Adi już mówi też, że on już ma pozarezerwowanych ludzi, już. A... No właśnie, a jest dopiero początek sezonu, co do... gdzie to do czego? No, a co dopiero my, żeby nas tam wcisnąć, a my no mówimy, obrabiamy swoich 60 parę hektarów zbóż no mamy. Tak, no tak i... Z usług też, bo tutaj nie ma dużo kombajnów, Adi, no na pewno Piotrek będzie chciał, żeby... Piotrek, tak, i Piotrek mówił, że też nie wie, jak to będzie, bo Adi powiedział, że chyba nie da rady mu, że no. W tym sezonie chyba mu nie da rady, ale jak tak, dalą, tak, to tak, tak dorywczo. Także plus by było dobrze, bo byśmy u Piotrka pokosili też. No, no to dwa razy u tego, u kogo Adi nada radę, to też byśmy odpalili, tak, że on by skosił trochę i naprawdę taki kombajn by się bardzo przydał na gospodarstwo. No. Tak, bardzo by się... Nawet twierdzę, że może bardziej od takiego ciągnika, to od takiego klasa, bo ciągnik mogliśmy kupić używany, tak, tak. Starszy i byłoby podobno, no też nie ma co mówić o skrzyniach i tych rzeczach, no ale, ale rozumiecie, o co chodzi. A tutaj naprawdę to jest urządzenie do roboty. Czekaj, ja się zatrzymam, bo... Dobra. O siku mi się chce. Niby pracuje się miesiąc w roku, czy ile, ale on na ten miesiąc naprawdę potrafi dużo zrobić. Tak, no to jest kombajn już taki naprawdę i wiecie, od rana do nocy, rano nie tak jak bizonie, że niekiedy zimno, później w południe lampa taka, że nie da się ten, i znowu w nocy rosa wszystko, tutaj rano sobie włączać ogrzewanie, później klimatyzację i w zimie też przecież nieraz się zbiera kukurydzę, jak już przymrozek chwyci czy coś, to no też tak. Jest zimno, to tutaj będzie można było takim czymś. No napęd na 4 też dużo daje. No nic, no, my wam na razie widzowie dziękujemy. Kombajn nam się spodobał. Napiszcie jak wam, czy widzielibyście taki kombajn w ogóle u nas na gospodarstwie. Czy raczej, że zbyt nowy, ale... No wydaje nam się, że nie ma coś w starsze inwestować, bo to no jest tak, bardzo no... śliski temat są te kombajny, tak. Bo jak się zacznie coś psuć, to naprawdę później można się z tego nie wydostać. Jakie macie pomysły, jakie byśmy mogli jeszcze, na jakie moglibyśmy poobserwować, jakie kombajny? Tak. Bo patrzymy. To nie jest tak, że byliśmy gdzieś patrzeć na New Hollanda i kupujemy New Hollanda, bo chcielibyśmy też mieć jakieś wyobrażenie, zobaczyć inne ciągniki. Ciągniki, kombajny. Kombajny. No. Zobaczyć jak wyglądają innej marki. No fajnie było, bo zobaczyć jak się spisują, no ale niestety... A, to już raczej no, nie jesteśmy teraz w stanie zobaczyć, a na żniwa nam będą trzeba, tak. A w żniwa też nie będziemy mieli czasu do kogoś jechać zobaczyć, więc... Tak, bo też testować nie będziemy przecież żniwa, bo to jest co, na 2 dni dadzą kombajn i co, i bye bye, no akurat będzie lało. I co, no i my z żniwa no zostaniemy sami. No tak. To nie ma szans. Dobra. Idź tyle i tam w te krzaki. Dobra. To kończę vloga. Jak doglądaliście do końca, napiszcie hashtag kombajn. Także trzymajcie się, cześć. Cześć.